Kolejna wyprawa rowerowa w planie. Liceum daje ładną pogodę, ale z okna wiem, że tam za tą mgiełką jest Cebek. Zobaczymy. Tu las, las i las. To nie déjà vu, tu się rodzą plany. Jak dzisiaj? Dookoła. Ale są alerty. Mogą być gwałtowne zjawiska. Szykowanie kunia. Ruszamy. Gdy rowerzysta tak staje i patrzy w dal, to wiadomo co robi. Proszę, jest obiekt sakralny. Dobry. Jakieś bezdroża. Burza rośnie gdzieś na horyzoncie. Piasek nas pokonał. Niestety droga wojewódzka. To taki polski paradoks, plaża. No co, jedziemy, bo to za nami tam chyba coraz bliżej. Próbujemy wałem. Zobaczymy jak daleko będzie wykoszone. O, jeszcze kawałek. O, tam są te klify. Naprzeciwko. Jakość drogi pozostawia wiele do życzenia. Dobre. Gęsi odlatują. Ten odcinek warciański jest do niczego. Jesteśmy przy punkcie zwrotnym jakim? Nie wiem. Ja też nie, ale zwrotny. Objeżdżamy południowy brzeg Jeziorska. No tak, to by się dało. Ale no niby tu jest wyjeżdżone. Tu przecież na wałach gdzie niedzie robią normalnie asfalt. No i most na Warcie. Warta River. Rybki. Dziwnie patrzą, mają takie jakieś. Wiesz, musi tą kulą trafić rybę w głowę. Zaczęliśmy zbliżać się do auta. Wieża Eiffla. Prawie. A my tam. Nie wiem, co było motywacją, że akurat w tym miejscu. I znowu kręcimy jak te chomiki. No i słoneczko zniknęło za cirrusami. Wreszcie jest tak zwany odmęt. Ha
na ząb. Dawniej końcówka X dodawała za komuny Splendoru, że niby takie dobre, bo na eksport, no nie? Nie wiem, dzisiaj to... Sprawdzimy. Chyba ekstradycja. Sumex oblężony, no nie wiem. Te rachunki grozy? Dobra. Ach, to Sumex. Sumex jest 116. To w sumie jest rybna restauracja, to wiadomo co się zamawia. Coś nam po wyszynku tempo spadło. Kruszki nam rosną. O. I zamykamy kolejną pętlę. Burza nie przyszła.